czy mniejsze zmiany w Śródmieściu, bowiem jeździ się właściwie wtedy wszędzie, w tej chwili wszędzie. To są również pewne takie wąskie dróżki, którymi w tej chwili można jeździć. Natomiast prowadzenie ulic miejskiej ma właśnie zapobiec temu takiemu nieuporządkowanemu ruchowi, niekontrolowanemu, jak również przede wszystkim ma podnieść jakość tych przestrzeni publicznych. Wszystko to jeszcze połączone ulicą Walińskiego i jej przedłużeniem do ulicy Świętego Mikołaja. Propozycja uzupełnienia zabudowy przy ulicy Kilińskiego, wzdłuż ulicy Pałacowej, w oddali widoczna proponowane pewne przejście piesze w rejonie, z wejściem w rejonie Kina Ton, o tutaj pomiędzy katedrą a zapleczami istniejących wnętrz bloków mieszkalnych, z możliwością również uzupełnienia tejże zabudowy. Szkoła podstawowa nr 4 i dalej ulica Wiałudna w kierunku Kościoła Rocha. Jeszcze inne ujęcie, nowa zabudowa w rejonie ulicy Częstochowskiej, jak również wskazanie możliwości rozbudowy szkoły nr 4. Architektów, autorów tego projektu były to obiekty dodatkowo jeszcze okrecione zielenią na wzór powstającej w sąsiedztwie opery. Kilka z miejsc zostało obecnego, jak wygląda w tej chwili otoczenie ulicy Młynowej i tego placu przy jej okolicy. To są te budynki już na początku. Tutaj budynki gminne, murowane i drewniane.